Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy królika duszonego w śmietanie. Mam tutaj sprawionego królika i do tego będziemy potrzebować królika, dzielimy na części, jedną cebulę, pół szklanki śmietany i doprawimy solą, pieprzem, dołożymy liść laurowy, ziele angielskie oraz kminek. Kurczaka opruszamy, przepraszam, królika opruszamy solą, przyprawami po prostu i obsmażymy, w rondlu mam tłuszcz i obsmażymy na tłuszczu. Później dołożymy pokrojoną cebulę. Z jednej i z drugiej strony należy przyprawy kurczaka wetrzeć. Jeszcze dodajemy kminę. Obsmażamy na rozgrzanym tłuszczu. A cebulę pokroimy piórka. Obsmażamy z jednej i z drugiej strony. Królika z cebulą już mam obsmażonego. Podlewamy śmietanę. To jest śmietanka 30%, wodę. Niewielka ilość wody. Dodajemy liść laurowy. Dwa, bo mam małe. I ziele angielskie. Przykrywamy i dusimy do miękkości. Pod przykryciem królika dusimy w śmietanie. I tak oto wygląda królik duszony w śmietanie. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę, jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl. Królik duszony w śmietanie.